No pewnie. Jak już będziemy pod karmą, usiądziemy sobie w karczmie przy kominku. Zamówimy wrzańce. Na odmrożenia! Okej. Koniec. Zbliżając się do drugiego mostu, Mewę poleciła trębaczowi zaanonsować swoje przybycie, po czym udała się do namiotu. Czekał tam na nią Gascon. Nie przypominam sobie, żebym cię tu zapraszała. A w takim razie uspokajam, że z twoją pamięcią wszystko w porządku. Przyszedłem od tak, spontanicznie. Pogadać. Mhm. Proponuję, żebyś równie spontanicznie wyszedł. Muszę się przebrać. Za chwilę widzę się ze starostą, nie chcę do niego iść śmierdząca końskim potem. Nie sądzę, żeby mu to robiło wielką różnicę. Wiem, co mówię. Kiedy ostatnio się widzieliśmy, stałem po jego zawietrznej. Przynajmniej nie czułeś, jak mu zalatuje z gęby. Myślałam, że się przewrócę. Luźna rozmowa. Wiesz, wtedy mógłby zrobić usta, żeby cię odcucić. Gascon! To mi się będzie śnić po nocach. Obawiam się, że akurat dziś może być ci ciężko zasnąć. Widzisz, jest coś, o czym musisz koniecznie wiedzieć, zanim pójdziesz do Bruwera. Co to dzieje? Rozglądałem się w obu tych miejscach, które czyściliśmy z potworów. Wiesz, na co zwróciłem uwagę? Nie wiem. Na monumentalną krasnoludzką architekturę? Nie, Mewę. Na krasnoludzkie kości. Zgadnij, co na nich znalazłem. Nie podpowiadaj. Odciski zębów? Oczywiście, potwory ogryzuje przecież do czysta. Dlatego tak dobrze widać było inne ślady. Po toporach i mieczach. Na wszelki wypadek pokazałem jeszcze te kości Felcheron. Serio? I nie ma mowy o pomyłce. Co? Czyli ten klan Fuksów... Nie zginął wcale z powodu inwazji bestii z głębin. One tylko zeżarły ciała i zajęły puste domy. Podzieliłem się moim odkryciem z Gaborem i wiesz co? Spanikował. Zaczął kręcić, pleść bzdury. Dam sobie rękę uciąć, że coś ukrywa. Cholera. Od początku był zbyt skory do pomocy. Powinno mi to było dać do myślenia. Znaczy? Zaraz każę go tu sprowadzić. A póki co... Dziękuję, Gascon. Nie zapomnę ci tego. Chwilę później Gabora doprowadzono przed oblicze królowej. Z początku próbował ją zwodzić. Odpowiadał wymijająco, ale wzięty w krzyżowy ogień pytań, w końcu się poddał. No cóż, jak powiedział król Desmond, kiedy popuścił w nogawice, tego pod dywan już nie zamieciemy. Jeśli myślisz, że jest mi teraz do śmiechu, to słabo mnie znasz. Jesteś o krok od stryczka. Tak, oszukałem cię. Na polecenie starszyzny naszego klanu. Miałem się upewnić, że zniszczysz kraniec Borosa i głębie Dawora. Tak, aby nie zachowały się żadne ślady. Czemu? Co chcieli ukryć? Te dwa miejsca należały kiedyś do klanu Fuksów. Naszych śmiertelnych wrogów. Od pokoleń nas gnoili. Opluwali. Zabierali, co chcieli i kiedy chcieli. A starosta miał to głęboko w życiu. W odpowiedzi nasz klan popełnił niewybaczalną zbrodnię. Starszyzna Zigrinów wykorzystała okazję i... Bogowie, czyli to wy stoicie za śmiercią tych wszystkich krasnoludów? Ja nie brałem w tym udziału. Byłem temu przeciwny. Nie przeżyli żadni świadkowie, czyli musieliście wymordować cały klan. Też to nie rozumiem. Jak to się stało? Królowo, czy na pewno chcesz? Chcę. I lepiej, żebyś tym razem nie pominął żadnych szczegółów. Kilka lat temu przyszła surowa zima. Ziąb jak sukinsyn, śnieżyce, lawiny. Praktycznie nie dało się podróżować. Głód wypędził bestie z gniazd. Na przełęczy roiło się od tego gówna. Było tak źle, że przychodziły pod same mury. Fuksowie stoczyli krwawą bitwę z potworami w obronie głębi Dawora. Stracili tam prawie wszystkich wojowników. Ci, którzy przeżyli, zimowali w krańcu Borosa. Nasza starszyzna uznała, że druga taka okazja się nie powtórzy. Nieliczną obstawę miasta zabili w walce, a potem podłożyli ogień i zablokowali bramy. Oni nie mieli szans. Sukinsyny.
Jakim cudem to nie wyszło na jaw? Kiedy było po wszystkim, nasi wojownicy otworzyli bramy. Nie trzeba było długo czekać, aż smród ciał ściągnie wygłodniałe potwory z przełęczy. Zygrinowie, którzy stamtąd wrócili, nigdy już nie byli tacy sami. Gdybyście widzieli ich wzrok, kiedy nakazano nam zmowę milczenia. A potem... Sprzedaliście wszystkim bajeczkę o przedwiecznych potwornościach, które Fuksowie obudzili, kopiąc zbyt głęboko. Piękna historia. I z morałem. Tak. Ale starszyzna chyba obawia się, że Bruwer jednak coś podejrzewa. Dlatego zależało im, żebyście zniszczyli wszystkie dowody. Odrażające. Wow. Mówisz, że nie brałeś w tym udziału, ale nie zrobiłeś też nic, żeby powstrzymać. A wie, Kondor się zakazywała, bo inny pierdopierdol. A co niby miałem zrobić? Starszyzna podjęła decyzję, nikt nie chciał mnie słuchać. Mogłeś poinformować starostę. Winni zostaliby ukarani. Winni? Nie znasz Bruwera. Skazałby wszystkich, cały klan, kobiety, dzieci, bez wyjątków. Mewe, królowo, błagam cię, on nie może się o tym dowiedzieć. Ja też brzydzę się tym, co zrobiła starszyzna, ale to by tylko przyniosło więcej bólu i śmierci. Muszę to przemyśleć. A w międzyczasie... Zobaczymy, jak wyjdzie rozmowa. Upewni się, że Gabor nie opuści naszej gościny. Jasne. Jeśli czegoś spróbuję, dowiesz się o tym pierwsza. Grubo. Mocne informacje. Już przed spotkaniem ze starostą. Mój przemowę, oczywiście. Wszystkie skrzynie wybrałem, no spoko. 6 godzin nam zajęło to. Nie wiem, czy Carra, na pewno nie Carra. 6 godzin to nam zajęło, prawie 7. Bruwer stał przy moście, z rękoma skrzyżowanymi na piersi, oczami zwężonymi w ciasne szparki. Mewe westchnęła w myślach. To nie będzie przyjemna rozmowa. Mości starosto. Nie mościuj mi to! Chędożeni ludzie zawsze coś popsują. Myślisz, że okryłaś się chwałą, co? Mewę, pogromczyni potworów, dobrodziejka krasnoludów, cholera jasna! Jak ci się wydaje, czemu sam nie wytłukłem tych bestii, co? No mów! Bo nie chciałem, bo coś mi cholera nie pasowało, więc uznałem, że póki nie ustalę prawdy, nie zniszczę gniazd potworów, żeby nie zatrzeć śladów. Czyli świadomie to przedłużałeś całe lata, choć ginęli twoi poddani? Nie moralizuj mi to! Sprawiedliwości musi stać się zadość! To jest warte każdej ceny. Byłem już blisko, miałem trop, a teraz szlak wszystko trafił. Zalałaś głębię Davora, zawaliłaś kraniec Borosa. Nigdy się nie dowiem, kto wymordował Fuksów! Rozumiesz? Nigdy! Oj. Z jednej strony kompletnie nic nie przemawia za tym, żebyśmy kryli Zygrinów. Z drugiej strony czuję jakiś taki hamulec, który mi pozwala kliknąć na to, że to była sprawka Zygrinów. To pewnie przez to, że czuję sympatię do rodu Zygrinów, a nie czuję kompletnie sympatii do starego Hodra, który nas jeszcze opierdala teraz za wszystko, jak leci. Wydaje mi się, że zatuszuję prawdę z jednej prostej przyczyny. Nie chcę, żeby po prostu dochodziło do dalszego rozlewu krwi. On będzie aż skurwiony, czy nam położy, czy nie, to właściwie pewnie za dużo nie zmieni. A chodzi tutaj o to, żeby skończyło się to, co się zaczęło. Trudno. Bardzo cię przepraszam, nie wiedziałam. No, oczywiście, że nie wiedziałaś! Ludzie! Najpierw zepsują, potem pytają. Najchętniej wytargałbym cię za ten twój warkocz i wywalił za bramę. Ale nie mogę, bo klany są ci wdzięczne. Głupcy, wszystko to głupcy. Wymusili na mnie, żebym udzielił ci oficjalnej audiencji przy świadkach pod górą Karbon. No to w drogę. Zobaczysz, tak cię wymagluję, że będziesz żałowała, że nie zostałaś w nilfgaardzkim lochu. Bruwer ruszył przed siebie, złorzecząc pod nosem. Królowa wzięła głęboki oddech, policzyła w myślach do 5 i ruszyła za nim. Okej.
to taki koniec, że to jeszcze niby nie koniec. No dobra, to już są tylko po drodze rzeczy do zebrania. Trudno, będzie pewnie z półtora godziny odcięte, no nic na tej pracy tak naprawdę. Na drugim moście zebrania się tupać, skakać, wychylać przez barierki, wytrzymać na postu i rzezać rund na poręczach. Uhuha! Polować na potwory się zachciało, he? Starosta jest wściekły. Bryzga śliną na 10 stóp. Wpuszczać ludzi pod karbon? Nie wiem, czy to rozsądne. Dobra, cichaj, babo. Krasnoludy są innowacyjne w wielu dziedzinach, ale nie w nazewnictwie. Dlatego most, który łączył przełęcz Mahakamską z górą Karbon, zwały po prostu Długim Mostem. Była to nazwa ze wszechmiar zasłużona. Stojąc na środku zawieszonej nad przepaścią drogi, Mewe nie widziała ani początku, ani końca mostu. Oba nikły w gęstych chmurach. Niesamowite, szepnęła królowa. Jakbyśmy jechali przez niebo. Orszak zbliżał się już do góry Karbon, gdy Mewe usłyszała krzyk Xaviera. Patrzcie, ale jedną rzecz muszę zobaczyć szybko. Okej, dobra. Ciągnęła wodze. Klacz stanęła dęba, wynosząc królową ponad głowy żołnierzy. Z tej wysokości widziała, jak zawala się ostatni filar mostu. Maszerujące na czele pochodu krasnoludy nie zdążyły zatrzymać się na czas i runęły z krzykiem w powstałą przepaść. Co to ma być do cholery? Ryknął Bruwer. Ściągnąć mi tu inżynierów, ale już! Królowa uspokajała konia, kiedy coś świsnęło jej koło ucha. Nie wiedzieć skąd na tyłach orszaku pojawili się Skojatel. Nim ktokolwiek zareagował, elfi łucznicy wymordowali całą ariergardę. Żołnierze padli na bruk ze strzałami w plecach. Esper Enreda! Mewe znalazła się w potrzasku. Z jednej strony miała przepaść, z drugiej wroga. Nie było wyboru. Musiała walczyć. Jeszcze jedna walka. Ryczycy patrzyli z niedowierzaniem, jak bojownicy Skojatele podtrzymają gardła krasnoludom ze Straży Mahakamskiej. Jak to tak? Nie ludzie przeciw nie ludziom? W imię czego? To nie jest tak, że stare rasy, jak jeden mąż popierają rebelię wiewiórek? Pytań byłoby pewnie więcej, ale trzeba było walczyć. Strucona, dodatkowe karty i fabularne oczywiście. Bitwa na Długim Moście. Myślę, że to nie jedyna bitwa na moście, jaka czeka nas w tej gierce. Jedna jeszcze powinna czekać nas na samym końcu. Okej. Mamy holograf w talii, już widziałem tam. Zadaj 5 punktów obrażeń wrogowi i 2 punkty obrażeń. Okej. Cliff, trwa wytrzymałość, odporność. Każda jednostka przeniesiona do rzędu, w którym znajduje się Cliff, zostaje zniszczona. Procarze. Procarze są nam tu potrzebni. Okej. Wreszcie cię mam, Rena! Pani, jesteśmy w potrzasku, ale możemy spróbować ich zepchnąć. Eliren! Cały szczęście jest zabici. A to bardzo dobrze się składa. Nie trzęś tym! Jak rozkażesz. Dobra, mamy to i teraz tak. Woda to trucizna. W sumie 3 osoby będzie mogli zepchnąć tym topornikiem. Toż to okazja, król złoty. Królu złoty. Zajebiste. Dobra, co teraz? Tutaj walniemy sobie tak. To może zaboleć! Nie, Dwan the Kamest. Banalnie prosta walka to będzie. Enki są, a joście, i no buty cisną. Nie masz malu, nie ma towaru. Nie masz malu, nie ma towaru, no. Prosta sprawa. Nie ma problemu. No Jezu, musimy jeszcze komuś w mordę dać? Naprawdę? No to jest trochę bez sensu, no trudno.
Zawsze ścionasz do Sevmortę, no, zdarza się. Jorvet! Wszystko spada w tą przepaść, wszystko. Nie, myślicie, że możecie robić co chcecie, gówniarze? To jest Mahakam! O kurwa, to było dobre. To było dobre. Igraszką dla mnie miecze i sztylety. Ja bym... chwila. Ojej, tu wiem, jak to zrobię. Tak zrobimy. Walnijmy. Mam jeszcze idealną broń do wypychania. Oni nie mogą wystawić nawet jednej jednostki. Potykają się własne nogi. Jak mawia klasyk. Dobra, koniec tury. Nie damy sobą pomiatać. Dacie. Pokazać? Kółko to samo. Proszę bardzo. Piękna, piękna batalia. Freehead! O Boże, jak śmiesznie. Biorę się do roboty. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, co się tutaj dzieje. To jest w tym wszystkim... Najśmieszniejsze. Nie pocisz się w tej kurcie? Nie mogę po prostu. Liczyłem, że tak powiesz. To od razu do dziury? Ale on stoi w dziurze. Okej, okay. Jak można? Skoro jesteś taki oszusty, no to proszę bardzo. Choć możliwe, że przez to, że dałem tutaj ogień, to się coś zepsuło. Ale to nieważne, dobiliśmy go po prostu. Do zera elfy. Żegnam. Nie, Bleweryna! Ona musi umrzeć! Połączonym siłom Lyryjczyków i Krasnoludów udało się pokonać Skojatel. Okazało się, że to partyzanci naruszyli ostatnie przęsło mostu, zamieniając przeprawę w śmiertelną pułapkę. Gdyby nie przestroga Xaviera, wszyscy runęli w przepaść. Lyryjczycy pojmali przywódczynię Komanda. Stała z wysoko uniesioną głową, a kiedy Mewe spojrzała jej w oczy, nie odwróciła wzroku. Broni oczu, okej. Okay. Jak cię zwą, elfko? Abet Beep Arse, Duan. Arse to jest w dupę, pewnie pocałuj się w dupę. Powiedziała. Dziękuję, Reinhard. Zrozumiałam. Pocałuj mnie w żyć. Tak. Naprawdę? To najlepsze, na co cię stać? Oddaj mój miecz, to pokażę ci, na co mnie stać. Miałaś już okazję na polu bitwy. Nie chcesz powiedzieć, jak masz na imię? Trudno. W sumie wszystko mi jedno. Bardziej mnie ciekawi, co tu robisz. Kto cię przysłał? Nikt. Sama postanowiłam, że cię zabiję i pomszczę Eldaina. Masz na rękach krew. Krew elfów z Sinej Puszczy. Eldain był zbrodniarzem i dostał to, na co zasłużył. Skoro on był zbrodniarzem, to jak nazwać ludzi, którzy mordują nas w pogromach? Jak nazwać czarną Rajlę, która walczyła u twojego boku? Nawet nie próbuj stawiać znaku równości między nami. Dobra, wystarczy. Usłyszałam, co chciałam usłyszeć. Ale ja nie! Na głowę upadłaś, elfko? Chcecie bić się z ludźmi, to się bijcie. Głupiego nie przekonasz. Ale nie tutaj do diabła. Mahakam jest i pozostanie neutralny. Wobec Duan nie możesz być neutralnym. Jesteś ich wrogiem albo ich psem. Mahakam za długo stał z boku, uśpiony. Dlatego zaatakowaliśmy w jego sercu. Żeby porwać do boju naszych braci, których ty, starosto, odciąłeś od świata. Tak, odciąłem. I dobrze zrobiłem, do cholery. Chcecie bawić się w wojnę, gówniarze? Kijem pontar zawracać? Droga wolna, zdychajcie sobie. Ale nas zostawcie w spokoju. Powinienem cię zabić. Tu, teraz, własnymi rękami. Ale przecież tego właśnie chcesz, prawda? Zginąć, głupio zginąć. Nie dostaniesz tego ode mnie. Zamknę cię w lochu. Posiedzisz tam 300 lat, to może zmądrzejesz.
Mewe spodziewała się, że starosta będzie jeszcze pomstował na elfkę. Ale krasnolud milczał, a w jego starych, przysłoniętych krzaczastymi brwiami oczach nie było widać gniewu, tylko smutek. Krasnoludzcy inżynierowie błyskawicznie załatali most, umożliwiając podjęcie przerwanej podróży. Okej. Zgarnijmy skarby i podejdźmy jeszcze na sam proces, na sam patrzcie, sąd. Góra Karbon. Cholera. A ja myślałem, że Nowigrad jest duży. Żeby elfy? Przeciw nam? Przeciw naszemu staroście? Tak po prawdzie to wcześniej wiewiórkom kibicowałem, ale teraz ich strzezną do ostatniego. Długo użyć. Młodzież nam buntuje, sieją ferment w górach. Tak po prawdzie to wcześniej... Dobra, stop, ja chcę tutaj podejść. Góra Karbon, wytrzyj nogi, rozczesz brodę, zdaj im co masz na obcą modę. Słyszysz? Tutaj bije serce lur. On krasnolud, a nie knur. Uwielbiam te ich wyliczanki, piękne są. Krasnoludy to jest super rasa. Dobra, zacznij dalej. Liryjczycy wkroczyli do trzewi Góry Karbon. Mewe jechała z zadartą głową, podziwiając misternie zdobione sklepienia i monumentalne płaskorzeźby z bazaltu. Ale nie było czasu na zwiedzanie. Gruverhawk wzywał na rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, starosto. Zaproszenie? Dobre sobie, raczej wproszenie. Jak długo żyję, równie upartej baby jeszcze nie widziałem. Z całym szacunkiem, przyganiał kocioł garnkowi. Aha, naprawdę, sam też łatwo zdania nie zmieniam, ale... Raz na jakiś czas się zdarza. Raczej przychylny nagle. Ludzkie wojny nic mnie nie obchodzą. Bo i kto by je zliczył? Nie ma roku, żeby któryś król nie najechał drugiego. Jest ze świeżbem dłużej na dupie usiedzi. Dlatego jeszcze dziś rano miałem zamiar odprawić cię z niczym. Mimo poparcia, jakiego udzieliły ci klany. Rivia z Rivia. Kogo to interesuje? Ale to było rano, zanim nas napadnięto. Wszyscy wiedzą, że Nilfgaard wspiera Skojatel, że się nimi wysługuje. No to ja też się wysłużę. Królową Mewę. A do czego planujesz się mną wysłużyć, jeśli wolno wiedzieć, co? Jaki jest twój plan? Taki, jaki krasnoludy lubią najbardziej. Niby prosty, ale cwany. Chcę dać Nilfgaardczykom ostrzeżenie. Jeśli będziecie podburzać moje krasnoludy, zaciągać je w szeregi Skojatel, to pożałujecie, ale chcę to zrobić bez wypowiadania wojny. Rozumiesz? Kiedy opuścisz Mahakam, za bramą będą czekali nasi piechurzy. Oficjalnie ochotnicy, którzy postanowili do ciebie dołączyć wbrew moim życzeniom. Użyj ich w walce, w pierwszym szeregu. Niech czarni skruszą sobie zęby na naszych pawężach. Niech zakosztują naszych toporów. Pomyślą dwa razy, nim znowu puszczą Skojatel w góry. Ale rąsko. Przywracasz mi wiarę, że koniec końców odbije swój dom. Wiara ponoć przenosi góry, ale granic nie przesuwa. Obserwowałem cię i muszę przyznać, harda z ciebie baba. Ale czy to wystarczy na Nilfgaard? Nie jestem pewien. Przekonamy się. Wkrótce się przekonamy. Chciałabym wyruszyć niezwłocznie, więc za twoim pozwoleniem. Nie udzielam. Jakie niezwłocznie? Nasze prawa są jasne. Gościa huczną biesiadą pożegnać należy. Nawet jeśli ten jest człowiekiem. Królowa przyjęła zaproszenie, nalegając jednak, by uczta trwała jedną noc. A nie, jak nakazywał zwyczaj, bity tydzień. Mewe miała już wrócić do oddziału, kiedy drogę zaszedł jej nie kto inny jak Gabor. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Klan Zigrinów chce coś jeszcze załatwić moim kosztem? Nawet jeśli, to już nie moja sprawa. Opuszczę Mahakam. A to czemu? Bo postanowiłem opuścić Mahakam. Na stałe. I gdzie się wybierasz? Nie wiem. Gdzie poprowadzisz? Słucham? Mewe. Zawiodłem twoje zaufanie, oszukałem cię, a ty mimo to mnie kryłaś, ryzykując wszystko.
Powiedzieć, że jestem wdzięczny, to mało. Mam wobec ciebie dług, ogromny dług. Proszę, pozwól mi go spłacić, pozwól mi walczyć u twojego boku. Kim jesteś, żeby mu zabraniać? Wysłużył się nami, teraz będzie lojalnym człowiekiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem pamiętliwa, Gabor. Dzięki, Mewe. Ale nie jestem też głupia. Zgodzę się, żebyś dołączył, ale jeśli znowu mnie oszukasz, nie okażę litości. Czy to jest jasne? Gabor pokiwał głową na zgodę. Jak podniósł. Mewe wyciągnęła rękę, żeby krasnolud ucałował ją w geście poddaństwa, ale ten po prostu wziął ją w ramiona i wyściskał. Krasnolud wdzięczność. Kiedy tylko słońce zaszło za góry, podziemne miasto rozbrzmiało dźwiękiem trąbek, dud i rogów. Krasnoludy wyszły na centralny plac i odtańczyły oberka, krzesząc iskry podeszwami. Starosta Hawk, zwykle opryskliwy, tego wieczora był serdecznym gospodarzem. No to pijmy, żeby nam gęby mchem nie zarosły! W pewnym momencie przybiegł posłaniec. Brewer przyłożył do ucha miedzianą trąbkę i słuchał w skupieniu. Co takiego? Powtórz! Widząc kwaszoną minę starosty, Mewe wiedziała, że to nie była dobra wiadomość. Nie podejrzewała jednak, że dotyczy jej osobiście. Co znowu? Mewe, spodziewasz się kogoś? Słucham? Goniec mówi, że do Karbon przybywa delegacja z Lyrgi i Rivi. W Nilfgaardzkiej obstawie. Jak oni śmią. Zdrajcy. Kto im przewodzi? Może lepiej, żebyś usiadła. Kto im przewodzi? Twój syn. Willem. Willem. Mam nadzieję, że nie muszę ci przypominać, że Mahakam jest formalnie neutralny wobec waszych sporów. Nie życzę tu sobie żadnych przepychanek i przelewania krwi. Najlepiej będzie... Chcę z nim porozmawiać. Zabroniłbym ci tego, ale... Jak mówiłem, drugiej takiej upartej baby nie spotkałem. Dobrze zatem. Porozmawiajcie sobie. Tylko pamiętaj, bez rękoczynów. Widząc proporzec z liryjskim orłem w otoczeniu nilfgaardzkiej czerni, Mewe zacisnęła pięści w bezsilnym geście. Wtedy zza cesarskich piechurów wyszedł jej rywal i syn, Willem. Teraz się zostawiłem, nie wiem czy to odcinek podzielić na dwie części. Dochodzimy do półtorej rodziny, a to jest idealnie, żeby go podzielić na dwie części, więc nie zdziwcie się, jeżeli na początku tego odcinka, który teraz oglądacie, nie było przywitania. Być może je dogram. Widzę, że przegapiłam koronację. Moje gratulacje, synku. Kto ci podawał koronę? Generał Ebdachi? Hrabia Caldwell. Ach, racja. Ten mąż stanu. Po co tu przyjechałeś? Kupować broń dla Nilfgaardczyków? Oficjalnie? Tak, właśnie w tym celu. A nieoficjalnie chciałem porozmawiać. Z tobą. Znasz wieści z frontu, prawda? Edirn rozbite w pył. W Redanii chaos po morderstwie króla Wizimira. Foltesta zdradzili jego lennicy, musi iść na układ z cesarstwem, tak jak i Henselt. Morderstwo króla Wizimira? To oznacza, że początek dwójki? A to się nie do końca. Nie, początek dwójki, to było winsze dwójki, a to nie znaczy wcale... Nie wiem, jaka jest chronologia dokładnie, ale ta scena, którą widzieliśmy na początku, widzimy dwa zabójcy królów, czyli właściwie zamach Leto na statek, którym płynął Wizimir. Ta wyliczanka dokąd się zmierza? Tam, gdzie sama wojna, matko, błagam cię, musisz to widzieć. Chyba. Zwycięstwo Nilfgaardu jest nieuniknione. Jeśli poddasz się teraz, okażą ci łaskę, ale potem... Potem będzie już za późno. Nie będzie żadnego potem. Odeprzemy ich. Zepchniemy na południe. Jacy my, matko? Zostałaś sama. Wolę być sama, niż stać po tej samej stronie, co Nilfgaard. Co najeźdźcy. Matko, składając hołd cesarstwu, oszczędziłem życie tysięcy ludzi. Ale straciłeś honor. Myślisz, że ludzi, którym spalono chaty, interesuje mój honor? W trakcie koronacji, którą zresztą wyśmiałaś, przysięgłem kierować się dobrem poddanych. A wojna, która jest skazana na porażkę, nie leży w ich interesie. A niewolnictwo leży? Wiesz, że czarni skuwają chłopów w łańcuchy, jak bydło. To naganne, zgadzam się, ale... A wysiedlenia? A przymusowe roboty? Okrutne prawa, które za byle winę zasądzają śmierć? To leży w ich interesie, co? Odpowiedz! Widzę, że się nie dogadamy, matko. Szkoda.
ale przynajmniej spróbowałem. A teraz żegnaj. O nie, nie. Nie ty będziesz decydował, kiedy skończymy rozmawiać. A jest jeszcze o czym? Wiesz może, że Nilfgaardczycy próbowali mnie zabić? Co? Nie. Słyszałem tylko o lawinie. Zeszła z gór za sprawą cesarskiego posłańca. Nigdy nie zgodziłbym się na takie rozwiązanie. Wierzę. Cieszę się, że mimo wszystko... Wierzę, bo wiem, że Nilfgaardczycy nie pytaliby cię o zdanie. O Boże. Zastanów się, synu. Jesteś ich sojusznikiem? Czy narzędziem? Jestem królem Lyrii i Rivii, który w interesie swoich poddanych gotów jest pójść na trudne ustępstwa. Mogę już odejść? Czy jest coś jeszcze? Tak. Skąd wiedziałeś, że tu będę? Ja... dostałem nilfgaardzkie raporty, że widziano cię w przełęczy. Czerwienisz się, synu. Jak zawsze, gdy kłamiesz. Lyria jest 2 tygodnie drogi stąd. Nim dostałbyś wiadomość, zebrał się do wymarszu i tu dotarł. Nas by już dawno w Mahakamie nie było. Nie. Musiałeś znać moje plany zawczasu. Doniesiono ci o naszej marszrucie. Znaczy, że ktoś mnie zdradził. Znowu. Zejdź mi z oczu, Willem. I módl się, żebyśmy zawsze spotykali się na neutralnym gruncie. Mewę musiała walczyć ze sobą, żeby się nie obrócić, nie spojrzeć jeszcze raz na syna. Zmienił się, odkąd ostatni raz go widziała, zmężniał. I dobrze wyglądał w koronie. Królowa wróciła do sali bankietowej. Doradcy posyłali jej pytające spojrzenia, ciekawi o czym rozmawiała z Bruwerem. Ale Mewę postanowiła zachować szczegóły dla siebie. Któryś z doradców chodził na nilfgaardzkiej smyczy. Póki nie wyda się kto, trzeba było zachować ostrożność. Koniec świętowania, Reinhard. Musimy ustalić, co dalej. Myślałem o tym, pani. Mamy dość sił, by uderzyć na wroga, ale wciąż za mało, żeby wydać walną bitwę. To co proponuje? Sami nie wygramy wojny. Nawet ze wsparciem krasnoludów. Ale jeśli uda nam się odnieść choćby symboliczne zwycięstwo, damy sygnał reszcie Królestw Północy, że jeszcze nie wszystko stracone. W mojej ocenie powinniśmy więc zaatakować gdzieś za linią frontu, z dala od głównych wojsk. Na przykład gdzie? Myślałem o Angren. Po pierwsze, to gęsto zalesiony, bagnisty teren, więc łatwo będzie się ukryć. Po drugie, ta kraina ma duże strategiczne znaczenie, jako źródło budulca dla nilfgaardzkiej floty. To za mało. Skoro potrzebujemy symbolicznego zwycięstwa, musimy uderzyć tam, gdzie zaboli. A Angren... zostało dopiero co oddane w zarząd niejakiemu hrabiemu Caldwellowi. To mój trzeci argument. Oczywiście, jeśli wasza wysokość sobie życzy, mogę przedstawić alternatywne propozycje. Nie trzeba. Ruszamy skoro świt. Po długich staraniach Mewę udało się uzyskać pomoc od krasnoludów. Opuszczała Mahakam znacznie wzmocniona. Mimo to królowa była w podłym nastroju. Okazało się, że wśród Lyryjczyków jest zdrajca. Ktoś przekazał wrogowi informacje o planach królowej. Od tej pory Mewę musiała ważyć każde słowo, nawet w gronie najbliższych współpracowników. Jaśnie pani, pora wreszcie ustalić, czy wjeżdżamy do Angren od zachodu, czy... Później. Później? Jak to później? Zaraz będzie świtać, a my wciąż nie wiemy, co... Nie każcie mi powtarzać. Królowa była pewna, że w końcu ustali tożsamość zdrajcy. W najgorszym razie wyciągnie jego imię od innego wiarołomcy, hrabiego Caldwella. Mewę wyglądała chwili, kiedy go dopadnie, a następnie odda w ręce kata. Siodłajcie konie. Ja poprowadzę. To był koniec przygotowań i dyplomatycznych rozmów. Mewę była gotowa rzucić Nilfgaardowi wyzwanie. Zawiada się, jeżeli będzie, jeżeli okaże się, że Reynard lub Gastrow są z rycami, ale wątpię w to mocno. Słuchajcie, moi mili, moi drodzy. Będziemy się powoli żegnać. To był bardzo długi odcinek, albo 2 normalne odcinki. Jeszcze w sumie sam się nie zdecydowałem. Zobaczymy zawczasu. Słuchajcie, o, aż mi się coś tutaj zacięło. Nie wiem, czemu się już nie ładuje. Być może gra już nie wytrzymała napięcia. Teraz się będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Od kolejnego odcinka zaczynamy czwarty art, czwartą mapę. Nie wiem, co tam jeszcze na nas czeka i chyba się dowiemy, bo niestety rzeczywiście mi się coś po prostu zacięło.
Także, tak, mam informację o tym, że program przestał odpowiadać. No trudno, mam nadzieję, że zapis jakoś nie da jakoś się złapiać, nie to sobie nadrobię to poza nadraniami. Póki co bardzo dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie w kolejny poniedziałek będziemy po prostu dalej podbijać ziemię Angern, czyli coś chyba na terenach Lerii, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien do końca, także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.